Ni hao, alabado sean Jesús y María. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To dla mnie wielki zaszczyt i radość, że Centrum Informacyjne Medjugorje zasugerowało, abym zadedykował kilka słów ludziom z chińskojęzycznego obszaru, aby wyjaśnić, czym jest Fundacja Centrum Medjugorje dla krajów hiszpańskojęzycznych. Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Orion Vives. Jestem prezesem Fundacji Centrum Medjugorje, która została założona w 2009 roku przy wsparciu ojców franciszkanów, a dokładnie przy wsparciu ojca Danko Perutina, franciszkanina, który był w tym czasie wikariuszem w parafii świętego Jakuba. Jaka jest nasza misja? Naszą misją jest szerzenie orędzi Maryi. Szerzenie orędzi Maryi poprzez konferencje, duchową odnowę, rekolekcje, publikacje, a także poprzez kongres, portale społecznościowe. Krótko mówiąc, pogłębienie wiedzy w Szkole Maryi. Jednym z celów także jest formacja. Formacja liderów grup modlitewnych, organizatorów pielgrzymek i pielgrzymów w ogóle, ale także wysiłki na rzecz jedności i wspólnoty narodu iberoamerykańskiego. Mianowicie obecnie 18 krajów współpracuje z Fundacją Centrum Medjugorje. Jedność czyni nas silniejszymi, czyni, dzięki czemu możemy skuteczniej rozpowszechniać orędzia. Chciałbym jednak pogratulować organizatorom tego wirtualnego kongresu w języku chińskim. Gratuluję z głębi serca. Z pewnością w ten kongres włożono dużo pracy i wysiłku, wiele godzin bez snu, czasem zniechęcenie, ale możecie być naprawdę pewni, że Pan pobłogosławi ludność obszaru chińskojęzycznego obfitymi owocami. Ale nie tylko wasz lud, ale z pewnością cały świat, ponieważ ten kongres będzie transmitowany i tłumaczony na wiele języków. Przyniesie tak dużo błogosławieństwa i mówię to wam z doświadczenia, ponieważ mieliśmy wielki dar zorganizowania kongresu iberoamerykańskiego, który odwiedziło ponad 20 milionów gości i ten kongres wydał wiele owoców. Otrzymaliśmy wiele informacji pełnych radości, pokoju, nadziei, informacji o nawróceniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu od wielu osób, które na żywo śledziły kongres. A wszystko to dzięki inspiracji pana Huberta Liebnera, prezesa Centrum Niemieckiego, który zachęcił nas, wręcz zobowiązał nas do zorganizowania kongresu krajów hiszpańskojęzycznych. Tak więc szczere gratulacje. Chciałbym również pozdrowić osoby chińskojęzyczne, cały naród, które śledzą ten kongres. Nie przestawajcie go oglądać, nie wyłączajcie komputera, telewizora. Bądźcie bardzo uważni, bo cały program, który dla was przygotowali, jest bardzo interesujący. Pomoże wam wzrastać w wierze i pobożności. Bardzo wam pomoże na drodze, na której się wszyscy znajdujemy, na drodze świętości. Dlatego módlmy się za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny, naszej najdroższej Matki Bożej, o powodzenie tego kongresu. Niech Pan błogosławi wam wszystkim, którzy obserwujecie i śledzicie ten kongres. Także prosimy o wstawiennictwo arcybiskupa Hozera, który jest w niebie i stamtąd z pewnością wam pomaga. A teraz napisałem tutaj kilka słów po chińsku. Mam nadzieję, że dobrze je wymówił. Pozdrawiam wszystkich. Z Bogiem.